Mateusz, smuciliśmy się odejściem Milosza Kosanowicza, a tymczasem okazuje się, że tworzysz z Damianem Dąbrowskim całkiem niezłą parę obrońców dzisiaj na zero. Także no, są pozytywy z tego meczu w Szczecinie na pewno. No, powtórzę się jeszcze raz, że tutaj nie tylko jakieś tam brawa czy uznanie dla nas, dla defensorów, tylko dla całej drużyny, bo dzisiaj cała drużyna pracowała bardzo ciężko w obronie i dlatego udało się dzisiaj zagrać na zero. Troszeczkę szczęścia, bo też miała pogoń kilka sytuacji, ale może zaczynamy to szczęście znowu przyciągać. Ten jeden punkt to sukces dla Krakowi? No, punkt na wyjeździe na pewno zawsze cieszy, tym bardziej, że cztery porażki z rzędu mieliśmy, więc trzeba to docenić i może nie popadać w hura optymizm, bo jeszcze nam dużo brakuje do tej formy, czy może nie do formy, tylko do tych wyników, że tak powiem, z pierwszej rundy, no bo nie oszukujmy się, nie musieliśmy przegrać meczu z Zawiszą, bo mieliśmy jako pierwsi no, 200% sytuacje, można powiedzieć, a ze Śląskiem również, więc wiadomo, że teraz wszyscy na nas patrzą przez pryzmat tych wyników, które nie były, no były tragiczne, ale myśmy się nie załamali po tych wynikach, bo do tych polepszenia wyników wydaje mi się, że niewiele zawsze brakowało. No. No by to dzisiaj była taka jaskółeczka zwiastująca coś lepszego w najbliższych meczach dla nas. Na pewno ten dobry wynik na ciężkim terenie, przecież niedawno tutaj sromotne baty dotrzymał Lech Poznań, może być takim punktem przełomowym, takim momentem, w którym znowu jakby uwierzycie w to, no i będzie na pewno łatwiej. Też trochę tej presji z Was na pewno zeszło po tym dzisiejszym spotkaniu. No, na pewno ten punkcik będzie cieszyć, ale mówię, no, trochę czegoś brakuje, no bo jednak no, dzisiaj znowu praktycznie bez jakiejś klarownej sytuacji. Chociaż, no mówię, brakuje coś niewiele, no jednego jakiegoś celniejszego podania w polu karnym, a do tej pory nawet dzisiaj, no gdzieś zawsze ta piłka w nogę zawodnika Pogoni trafiała czy coś, że nikt z nas nie doszedł do czystej sytuacji, ale oby to był ten promyk nadziei, ta jaskółeczka, jak już powiedziałem, i oby do przodu.